Witam wszystkich na innym levelu. Wybiła godzina 20:30, w związku z tym czas na horror. Witam w kolejnym odcinku z serii Kolad. Jakże klimatyczna, pełna wdzięku gra. Również z momentami grozy, choć na tą chwilę mam nadzieję, że jeszcze coś wyciśnie gra ze mnie. Już parę razy udało się nastraszyć, natomiast jeszcze oczekuję od niej więcej. Zobaczmy, co się zdarzy. Jeżeli zostaną nam 4 punkty, to dobiegamy do końca tej serii. A jeżeli uda nam się zamknąć ją w 5 odcinkach, to ostatni odcinek będzie o 18:30 w piątek, ponieważ o 20:30 w piątek spodziewajcie się premiery na naszym kanale. Będzie to Horror Get Even. Gra z wielkim potencjałem, z wielkimi ocenami. Mam też co do niej duże oczekiwania. No to co? Lecimy. Dobrze, jesteśmy przy naszym namiocie. Teraz tak, mamy już ostatnio, odkryliśmy ten punkt w lesie oraz ten przy drzewie, gdzie tutaj nas totalnie nastraszono. Teraz tak, mamy 54, 62, 51 i 66. 66 jest tu. Natomiast 72 to będzie po drugiej stronie. 62, 47. Myślę, że 51 na początek będzie najlepiej. 51, a ile tam jest? 51, 51, 30. 51, 30. Czyli to jest gdzieś tutaj. Czyli po prostu najzwyczajniej w świecie musimy z naszego namiotu iść prosto tam. Cały czas zastanawiam się, co jest tam na samej górze, gdzie jest ten czerwony punkt. Trochę jak krzyż na Giewoncie. Może tym się inspirowali polskie studio. Ciężko powiedzieć, chociaż to może też być jakieś diabelskie, szatańskie rytuały tam plemienia. Mam nadzieję, że już wkrótce się o tym przekonamy. A na razie chyba idziemy prawidłowo, także rozpocznijmy naszą wędrówkę ku kolejnemu punktowi. Dobrze, czyli jak to musimy iść? Czyli de facto tu będzie most. Dopiero tutaj będzie skręcenie, zakręt, żeby nam się nie pomyliło. Będę musiał odkręcić w prawo. Tyle się już postać nabiegała, mogłaby ciut więcej tej energii zdobyć. Jakieś takie rozwidlenie? Może po prostu nie ma go zaznaczonego na mapie, za małe rozwidlenia. Ale idziemy dobrze, bo jest kolejna scenka. Jaskinia. Wzmaga się wiaterek, że nie wiem, czy dobrze idę, ponieważ tego mostu ciągle nie ma, a robi się coraz ciemniej. Coraz lepszy klimat się robi. Dobra, jest już. Są to temy, także na pewno dobrze się kierujemy.
Tu nas coś wyskoczy zaraz. Tak, coś tam chodziło. Coś jest. Uwaga, psychopata na wolności. Gdzie ten punkt jest? Gdzie nam się to zaznaczyło? Tu, czyli... Ja nie wiem, naprawdę to jest ciężko do stwierdzenia czasem, bo przecież nie przechodziłem... Chociaż nie, dobra, przechodziłem przez jaskinię. Tylko... Czyli co, muszę się jednak cofnąć najprawdopodobniej. Chociaż możemy iść też naokoło. Także... Aha, jakiś kościół. Jest i duszek, czyli dobrze idziemy jednak. O, a nie, 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 nie. Gdzie, gdzie, gdzie? Tu. O, no, 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 no. Uciekaj, uciekaj. Ich tu jest bardzo dużo. A wyczuwają moją obecność. Próbuję się dostać do tego kościoła. Kurde, ile ich tu jest. Czuję, że zaraz na jakiegoś wpadnę. Zostaw mnie, ty psycholu. Tup. Niełatwo się im tak naprawdę ucieka. W takich małych, wąskich ścieżkach. Nie wiem, czy dobrze idę tak naprawdę. Czy ja przypadkiem stąd nie przyszedłem. No właśnie, tak mi się wydaje, że stąd przyszedłem. Pomyślmy, gdzie my jesteśmy tak naprawdę. Jesteśmy gdzieś... Tutaj. A tu jest 64, 66, 64, 72. 62, 47 jest... 62, 47 jest tutaj. No, muszę się jednak cofnąć. To jest bez sensu na razie tutaj iść. Ten kościół później sobie pójdę. Za dużo do obchodzenia by było. Chyba, że tu jest jakieś... Nie, tu też nie ma przejścia. Wystarczy, że tam jaskinie wrócę. I odbiję. I powinno być good. Ja nie wiem, czy to nie będzie właśnie ten kościół, jak ja tam odbiję. Zdecydowanie bliżej. A to jest radiostacja nadawcza. Ja, czy tutaj jestem? Gdzie? Tu szedłem tym tunelem, tak? Czy ja tutaj powinienem iść? Tu? I chyba tu w takim razie. Ale tu... Halo. Tu nic nie ma. Idę do tej jaskini. Dla mnie ta jaskinia to dopiero będzie przejście. Tam, gdzie niby pokazana jest ta kartka, ale przekonajmy się. Może to ja się mylę.
wyrazie tego mostu, który powinien być, nigdzie nie ma. A ja tak czuję, że zaraz wyjdę, wiecie gdzie? Przy okręgu. Tak się zakończy moja podróż. Mam takie dziwne wrażenie. No dobra, jestem po drugiej stronie tutaj. Tu gdzie kiedyś zmierzałem, to ja wiem gdzie jestem. Czyli ja jestem tutaj. No, czyli dobrze mówię, że przejdziemy przez tę jaskinię. Możliwe, że to jest tak jak niektórzy te ścieżki, gdzie tam jest na tej mapie, że niby jest przejście, ale ono tak naprawdę jest zablokowane i w związku z tym przez to nie możemy przejść dalej. Że jednak będziemy musieli tam iść, gdzie byliśmy wcześniej. Bo tego mostu nigdzie tu nie ma. W związku z tym pozostaje nam jedynie udać się tam, gdzie byliśmy przed chwilą. To jest dość dziwne, bo szliśmy tędy i nagle tu powinien być most, a my weszliśmy jakby tu. Nie było jakby zejścia z tej ścieżki tutaj i to jest takie dość dziwne. A tu? Nie, bo tutaj jest tylko to drzewo. Tu się nie da przejść, dobra. Co, Zuzia? Przywitaj się z widzami. Babcia. A ktoś by pytał, to jest Jamnik Króliczy, miniaturka. Dziewczyna ma już 17 lat i trzyma się naprawdę bardzo dobrze. I oby żyła jak najdłużej. Mój druh i kompan, przyjaciółka. Ja chyba trochę już przemęczyłem naszą postać tym bieganiem. Musiał tam jakoś ładnie to wszystko wymanewrować. Tak, żeby... No teraz tak. Ja jestem w takim razie gdzieś tutaj w tych rejonach. Będę musiał aż... dylać pod ten most. Zaraz się zaczną upiory. A tam był skubany. Nara. Normalnie jak za każdym razem gdzieś go widzę, nie wiem czemu, ale dreszcze mi przychodzą normalnie. Aha, a, to sobie poszedłem. To jest jakiś taki przesmyk. Raport radzieckiej jednostki badawczej dotyczący zjawisk naturalnych odnośnie występowania anomalii. I gdzie to niby jest? Czy ja jestem tutaj?
A to by się zgadzało akurat. Teraz. Aha. Cyk. Oszukamy, na skróty pójdziemy. W końcu idziemy dobry kierunek. Jest i most. Aha. No. Zostaw. Używa ten pyłek. No, kompletnie siły nie ma. Akurat w takim momencie. Szybciej biegnij. Przebiegaj, nie leci. Chyba uciekłem. Wychodzi na to, że powinien być tu. Na rozwidleniu. Muszę iść w tą stronę, żeby dojść w końcu do... Ja przeszedłem most. No, czyli ja jestem tu gdzieś, bo widzę ten most. Tylko czemu ja znowu tam nie mogę iść? Katy, tam muszę iść. Teraz czuję, że tutaj nie będzie za miła akcja. Zbliżamy się już do tego kościoła. Jesteśmy bliżutko. Aha, no dobra. Z dwóch stron teraz, tak? Mnie bierzecie. Gdzie tu jest jakieś wejście, żeby to wyłączyć? Czyli jesteśmy dobrze. Ja bym mi dał stąd trochę. Chyba, że ten dym. Dobra. Wycofał się. Że luz. Jakby. Tylko ta jedna, jakby na razie miejscówka aktywowała ten dym, można powiedzieć. Dobra, czyli tutaj był gdzieś chyba 62-47, gdzieś tutaj było. 62-47, tu. Czyli gdzieś w tą stronę muszę się udać. Potem mi co zostanie? Zostanie mi 66, ale to jest gdzieś tu. 66, 72 to jest gdzieś tu, będzie. Tak. Oraz mi zostanie 54, 61. 54, 61. No, czyli będzie tak generalnie. Będziemy szli. Raz, dwa, cztery, trzy. Jeżeli to będzie już koniec gry. Zobaczymy.
Jakiś most? Hmm. 58-25 niby. 58-25. To, że to chyba była ta kartka. Ale tu nie ma chyba przejścia. Tędy nie przejdę. Tam raczej nie. Tu pozostaje mi tylko kierunek w tą stronę. Chciał do końca wracać. To jest bez sensu, żebym ja wracał. Chyba, że tu będzie gdzieś tam. No, koło będzie się dało. Jest. Tu jest jakaś ścieżka. Jest i kartka. Żywe trupy w Syberii. Co mogło mieścić się w kompleksie? W naszej redakcji udało się jednak dotrzeć do dokumentów, które mogą rzucić nieco światła na sprawę. Fragment korespondencji w pełni odzyska, a wydawcy i odbiorcy są odcenzurowane. I gdzie to jest? A, czyli tu. Wypadałoby, że jednak dobrze tu muszę iść. I tam w końcu będzie gdzieś odbicie. Koniecznie może być gdzieś wcześniej odbicie, bądź później. Tu nic nie widzę, chyba. Chociaż tu coś się... Chociaż nie, bo tu stąd przyszedłem. O, jak ta postać się szybko męczy. To jest strasznie męczące. Musi być gdzieś tu zejście. Może tam dołem. Wiecie co? Tu było jakieś takie pyk-pyk dało się, wydawało mi się. Chociaż nie, to nie bardzo. O, tutaj było takie. Co, ryzykujemy? Chodźcie. A, proszę. Okazuje się, że dobrą drogę wybrałem. Jednak droga na skróty nieraz jest prawidłowa. To jest jakaś ścieżka? Tak, przeszedłem ten most, po prostu naokoło tu jest przejście. Szkoda, że tam nie dali jakiegoś jednego z tych demonów. To był taki właśnie fajny moment na obejście tego. Czyli chodzi na to, że teraz do... O, nie wiedziałem nawet, że jeżeli on się aż zmęczy aż tak bardzo, to traci obraz. Możliwe, że to było to obejście, że jesteśmy gdzieś tu. Więc 54-61... Nie, to ma być 62. 62-47 chyba, czyli tu. Czyli tak naprawdę będziemy musieli jakąkolwiek drogę skręcać. Prawidkę. Tam już byliśmy. Oho.
Jesteśmy na tej radiostacji w końcu. Jakiś samolot? Czy stacja badawcza? Tam jest dusza. Duszku, przyjacielu, czekaj na mnie. Oj nie, nie przejdę. A tędy? Tunele. Tego jeszcze nie było. O kurde. Help, help, help. Otwórz. Co tu się dzieje? Halo. Odejdź ode mnie. Co to jest? Wow, co tu się teraz działo? Akolita cienia. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Gdzie? Ja słyszę drzwi tu? No, czy to jest ten punkt? Tak, to jest ta radiostacja. Puh. Pyk, 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 pyk. Nie mam je tu. Time does not heal wounds. Mam dość. Nie fajna akurat wygląda. I learned from this. I remembered. It nearly touched the essence of my understanding, becoming the revelation of truth. When they drag me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs. When they put the worst nightmares into my head. When they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Time. Does not heal wounds. Jakaś tragedia spotkała narratora tej historii. A jak stąd teraz wyjść? To jest pytanie. Chyba było gdzieś wyjście, prawda? Tej wieży jeszcze idziemy? Zobaczyć, czy przy wieży coś jest? To jest zejście na dół. Tu też jest zejście. No nie, to już nic nie ma. To co? Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Zostały nam jeszcze dwa punkty do zebrania. Jeden jest gdzieś mniej więcej tu, drugi tu. I chyba zmierzamy ku końcowi naszej historii. Jakże ciekawa tak naprawdę historia, pełna takiej smutnej tutaj historii narratora, który był torturowany przez, możliwe, że przez radzieckie wojsko, najprawdopodobniej, gdzie jego żona
też była torturowana, umarła, także jest to jak, w sensie bardzo tragiczna historia. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę górę oraz zasubskrybujcie nasz kanał. I dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!